Zobaczcie, co się dzieje z tym produktem. O, kurczę, nie wygląda to zachęcająco. Jesus, i to tak będzie cały czas? Siemano, kochani, witam was bardzo serdecznie. Tak, to ja, dzisiaj jakimś cudem czerwona jak burak, ale może to dlatego, że właśnie wyszłam spod prysznica, wysuszyłam głowę, trochę ją wystylizowałam Dysonem, ciepłym powietrzem, chciałam podkręcić włosy, ale już widzę, jak mi się prostują błyskawicznie dzisiaj, bo mamy jakąś straszną wilgoć w powietrzu i 30 stopni. Także nasiedziałam się nad tymi włosami i w sumie niepotrzebnie, bo i tak zaraz będą proste. W każdym razie może to i dobrze, że jestem zaczerwieniona, bo mam do przetestowania dwa podkłady z Nivea. Ja, o ile pamiętam, testowałam tylko jeden ich podkład, ten Cushion, i nie byłam zadowolona, bo strasznie ciemniał. Ale za to zauważyłam, że oni teraz wprowadzili kilka opcji i kupiłam dwie opcje z trzech, bo był jeszcze jeden krem BB SPF 50, no ale stwierdziłam, że mam tylko dwie połówki twarzy, także skusiłam się na ich podkład w najjaśniejszym odcieniu 01 Hell. I słuchajcie, nie wiem, czy on się do mojej skóry dopasuje. Miejmy nadzieję. Póki co, jak widzicie, jestem strasznie różowa w porównaniu z odcieniem tego podkładu, ale sam podkład wydaje się być dość neutralny. Zresztą to widzicie w zestawieniu z moją dłonią. A z kolei druga opcja to jest już bardziej taki krem wyrównujący koloryt skóry i odcień był uniwersalny. W ogóle tutaj mam napisy po niemiecku i francusku, nie ma angielskiego, także zbyt wiele na jego temat wam nie powiem, bo kartoniki już wyrzuciłam przed nagraniem. Kupiłam również korektor Nivea, również z tej samej serii, także no zobaczymy, z czym mamy tutaj do czynienia i czy warto jest inwestować w kosmetyki Nivea, ponieważ nie są wcale takie tanie. Ja kupiłam te rzeczy w Hebe i była na nie jakaś taka całkiem spoko promka, ale i tak płaciłam za te podkłady po 70 zł. Korektor był chyba niewiele tańszy, także jestem ciekawa, z jaką jakością mamy tutaj do czynienia. Oprócz tego wpadłam też ostatnio po zamówienie do Rossmana, bo zamówiłam z odbiorem w drogerii i zauważyłam, że mają tam takie festiwalowe szafy, także nie mogłam się oprzeć i kupiłam kilka produktów. Mamy tutaj cienie w kremie, jakieś mydełko do brwi, produkty do modelowania twarzy, nawet słuchajcie, jakieś brokaty do twarzy. Także sprawdzimy sobie, czy będę w stanie wykombinować tymi kosmetykami coś ciekawego. Jeżeli interesuje was ten temat, to koniecznie ze mną zostańcie. Zaczynamy. Dobra, moi drodzy, także przechodzimy do podkładów, bo dzisiaj czuję, że moja twarz potrzebuje otynkowania przez to zaczerwienienie. Musiałabym, wiecie, poczekać z pół godziny, żeby to zeszło, a nie mam na to czasu. Także zaczniemy od podkładu, a tutaj mam krem koloryzujący i ten podkład nałożę na lewą połówkę mojej twarzy w odcieniu, przypomnę, 01, czyli najjaśniejszym. I mamy tutaj taką pipetkę, jak w podkładach Catrice. Podkład jest, słuchajcie, dosyć gęsty, bardzo taki, wydaje mi się, kremowy. I wydaje mi się, że pigment wcale nie będzie taki delikatny. Co do koloru, no to tego się spodziewałam, że nie będzie najjaśniejszy. O rety, jak on dziwnie, słuchajcie, pachnie. Niby przebija przez niego zapach kremu, ale dodatkowo czuję jakąś taką syntetyczną nutkę. Z zaczerwienieniem nawet całkiem nieźle sobie radzi, chociaż jest taki półprzeźroczysty, bym powiedziała. No i dla mnie za ciemny, co widać po szyi. No ale ta świetlistość, naprawdę wygląda to jak krem. I myślę, że to wykończenie znajdzie swoich fanów. Ja też czasami lubię się tak świecić, w taki właśnie kremowy sposób. Natomiast takie wykończenie wydaje mi się będzie trochę trudne do kontrolowania w ciągu dnia. Ja miałabym wrażenie, że muszę cały czas patrzeć w lusterko, a przynajmniej, wiecie, co jakąś godzinę i sprawdzać, czy nie wyświecam się już jakoś tak, wiecie, dziwnie, patologicznie. Także, no zobaczymy, jak on się będzie utrzymywał i jak się będzie w ciągu dnia zachowywał, ale chyba wolę jednak takie bardziej satynowe podkłady, które łatwiej później skontrolować. I pupką mojej gąbeczki nałożymy drugi produkt, natomiast wydaje mi się, że on w pierwszej chwili nie ma koloru, także sprawdźmy to. To powinien być taki przeźroczysty krem albo biały krem, który będzie zmieniał swój kolor w trakcie rozcierania. Tak, nie myliłam się. Tak to wygląda. Widać takie może mikrocząsteczki jakiegoś pigmentu, ale póki co on jest szary. Zobaczmy, jak to wygląda w trakcie rozcierania, czy on zmienia swój kolor. No trochę zmienia i to na pomarańczowy. Myślę, że tutaj zbyt wiele pigmentu nie uzyskam, dlatego od razu wcieram ten krem palcem i mamy tutaj SPF 20. Jest dostępna jeszcze jedna opcja z Nivea, czyli taki krem BB SPF 50, który też chyba jest w pierwszej chwili bezbarwny, no ale ma po prostu, wiecie, silniejszy faktor przeciwsłoneczny. Okej, tutaj te pomarańczowe tony nawet jakoś bardzo mnie nie wkurzają, dlatego że one wtapiają się w skórę. To krycie jest naprawdę znikome. Wręcz niewidoczne. Wręcz można by powiedzieć, że tego krycia wręcz nie ma. Jest taka delikatna pomarańczowa poświata, ale wiecie, po roztarciu to już nie robi wam żadnej różnicy, bo w sumie jest niewidoczna. Czy coś się zmieniło na mojej cerze?
No nie wiem, ja się czuję trochę tak, jakbym na twarz nałożyła po prostu zwykły krem bez koloru. Więc mam wrażenie, że aplikacja tego produktu gąbeczką totalnie mija się z celem, więc nawet nie będę tego robić. Nałożę jeszcze odrobinę na czoło i troszkę na szyję. O, zobaczcie, po wtarciu jest taka delikatna pomarańczowa nutka, ale w sumie ona znika po chwili, bo ten pigment jest po prostu zbyt subtelny. Dobra, moi drodzy, zaaplikowałam ten krem i przyznam Wam, że jest to najsubtelniejszy i w odcieniu, i w pigmentacji krem koloryzujący, czy taki, który ma ten koloryt cery wyrównać, jaki kiedykolwiek testowałam. Używałam już różnych tego typu kremów, które najpierw były białe i później pod wpływem rozcierania zmieniały swój odcień i wszystkie miały jednak jakiekolwiek krycie, a przynajmniej jakikolwiek pigment kolorystyczny, a tutaj moim zdaniem nie zadziało się właściwie nic, ale dajcie mi znać, czy widzicie jakąś różnicę. Póki co wygrywa moim zdaniem ten podkład, bo po prostu ma trochę mocniejsze krycie i faktycznie jakiekolwiek właściwości wyrównujące koloryt cery. Dodatkowo ma całkiem ciekawe wykończenie. Myślę, że jest to wykończenie, które latem sprawdzi się wielu osobom. Przejdźmy teraz do korektora z tej samej serii. Zobaczymy, czy będzie wystarczająco jasny. O rety, ile razy trzeba to wcisnąć? Słuchajcie, ja to wcisnęłam już jakieś 70 razy. No wyłaź wreszcie! Boże, czy to jest zepsute? Okej, mamy to. Jest światełko w tunelu. I mamy tutaj taką gąbczastą poduchę, jak w korektorze The Eraser Eye od Maybelline. Także zobaczmy. O, tutaj jasność naprawdę jest okej, także uff, bo on tutaj w opakowaniu nie wygląda na wcale taki jasny. Zobaczymy, czy ma jakiekolwiek krycie, bo wiecie, Nivea, jak to Nivea tworzy produkty do makijażu, ale wplata tak naprawdę pielęgnację w ten makijaż, więc nadal myślę, że są to produkty do pielęgnacji, tyle że wzbogacone w delikatny pigment i tutaj raczej dużego krycia nie mamy się co spodziewać, no ale zobaczmy. No słuchajcie, jak korektor jest tak jasny, to uważam, że najjaśniejszy odcień podkładu też powinien być jaśniejszy. I myślę, że krycie korektora jest widoczne w szczególności po mojej prawej stronie, gdzie zaaplikowałam ten krem koloryzujący, bo wcześniej tego pigmentu nie było właściwie na mojej twarzy wcale. I korektor przynajmniej w pierwszym wrażeniu jest fajny. No nie jest to 100% krycie, jest troszeczkę bardziej rozwodniony niż na przykład NYX Bare With Me, który też ma właściwości pielęgnacyjne, więc no, nadal widzę przebijające zasinienie pod oczami. Jednocześnie konsystencja tego korektora nie jest jakaś, wiecie, bardzo wodnista, czy zasuszająca się, czy alkoholowa, także jestem w stanie mu to lekkie krycie wybaczyć, bo wygląda pod oczami ok i raczej nie powinien być inwazyjny. Dobra, moi drodzy, i tak prezentują się te kosmetyki w połączeniu. Dla mnie turbo świetliście i jak na mój gust też troszkę za mocno, ale przejdźmy teraz do produktów do modelowania z Vibo właśnie z tej kolekcji festiwalowej i zaczniemy sobie od Liquid Contouring Bronzer z Vibo. Jest to odcień 1 Cool Bronze. Zobaczcie, co się dzieje z tym produktem. Czy on nie jest zepsuty? Boję się go teraz nałożyć na twarz. Nie wiem, może powinnam to wstrząsnąć. Nikt tutaj o tym nie napisał. Nie wiem, wstrząsaliście kiedyś kremowy bronzer? Czuję po prostu taką pływającą tam wodę. Okej, teraz się to wymieszało. Kurczę, nie wygląda to zachęcająco. Ale słuchajcie, nie wymiękamy, wymieszamy tutaj sobie ten bronzer, pigment z tą wodą, która mi tutaj ściekła na biurko. Mam całe mokre biurko w jakiejś dziwnej wodzie. I zaaplikuję to sobie na policzek. Kolorek okej, ale konsystencja jakaś taka, słuchajcie, kontrowersyjna. Jakby ten produkt przeleżał kilka lat w jakimś magazynie. Dobra, ratuje go to, że fajnie się rozciera, także pamiętajcie, kupując ten bronzer, zawsze go wstrząśnijcie przed, jeżeli nie chcecie się przerazić. Dobra, moi drodzy, bronzer zaaplikowany, umyłam ręce z tych dziwnych płynów, ale nie wygląda ostatecznie na twarzy źle, ładnie się wtopił i nie zrobił żadnych plam, nie jest też zbyt mocno napigmentowany, zbyt suchy w konsystencji, więc nie przykleja się w łaty, łatwo było go wklepać i tak naprawdę stopniować ten efekt. I ja wiem, że obleśnie wyglądał ten bronzer przed wstrząśnięciem, ale kusi mnie, żeby sprawdzić, czy to samo wydarzy się w przypadku różu. Ja wzięłam tylko jeden kolor, były dostępne chyba dwa, a przynajmniej w tej szafie, którą widziałam. I to jest również Vibo Liquid Blusher w odcieniu 2 Rose Shimmer. Pokaż, kotku, co masz w środku. O, zobaczcie, tutaj sytuacja wygląda już inaczej. Nie mamy do czynienia z takim dziwnym rozwarstwieniem produktu, także uff. I faktycznie jest to róż błyszczący. Też taki dosyć lekki. Może delikatnie tłusty pod palcem, lekko oleisty, ale jak taki bardzo cieniutki olejek. No i prezentuje się na grzbiecie dłoni dosyć ładnie, więc zobaczmy, jak będzie wyglądał zaaplikowany gąbeczką.
doklepię to, co mam na palcu tutaj już od razu w policzek. No i zobaczcie, nawet po tych kilku klepnięciach minimalną ilością produktu już to jakoś wygląda. Także może nie będę przesadzać z ilością, bo mogę się zaskoczyć. Róż na pewno szybciej zastyga na policzku niż bronzer. I mam wrażenie, że jak troszeczkę za długo z nim pracujecie, to już zaczyna robić lekkie plamy. I roztarłam resztkę tego różu na grzbiecie dłoni, bo zauważyłam, że on ma bardzo duże, intensywne, złote drobiny. Dosłownie jak taki brokat. Widzę również tę drobinkowość na policzkach. Widzę też delikatną plamistość. Dobra, moi drodzy, doklepałam się jeszcze delikatnie i już nie widzę tych plamek, także przejdę teraz do przypudrowania całej twarzy pudrem AA Wings of Color Dust Matte. Od razu, słuchajcie, lepiej się czuję, kiedy mam przypudrowaną strefę T. I dla mnie momentem krytycznym jest to, kiedy świecę się za mocno, w szczególności tutaj, przy nosie, na policzku, na czole, kiedy świeci mi się broda, no to wtedy czuję się po prostu jak tłusta patelnia i wiem, że potrzebuję pudru. No i dzięki temu korektorowi po prawej stronie ja w ogóle mam jakiekolwiek krycie i nawet to wygląda jak makijaż, słuchajcie, bo samym tym kremem byłoby cieniutko. Dobra, moi drodzy, przypudrowałam twarz i prawdopodobnie to widzicie, jak drobinki z różu, te brokatowe, złote drobiny przebijają się przez ten makijaż i nawet ładnie to wygląda. Muszę przyznać, że w pierwszej chwili byłam trochę bardziej przerażona, bo nie wyglądało to tak dobrze na grzbiecie dłoni. Natomiast na policzku, kiedy ten pigment był skoncentrowany, wygląda to znacznie lepiej i nawet ładnie te drobinki odbijają światło. Na tyle fajnie, że w sumie nawet nie trzeba już dokładać rozświetlacza. Przejdę teraz do mydełka do brwi, też z tej kolekcji festiwalowej. Mamy tutaj Eyebrow Soap, również od Vibo, czyli mydło do stylizacji brwi ze srebrnym refleksem. Aha, czyli mamy tutaj jeszcze jakieś refleksy. O, to ciekawe. Nie wiem, czy pamiętacie, ale testowałam niedawno kosmetyki z Lamel i tam był taki żel właśnie z brokatowymi drobinkami. Miał dawać metaliczny efekt na brwiach i totalnie go tam nie widziałam. Tutaj są jakieś drobinki brokatu, ale nie ma ich zbyt dużo. Trochę to wygląda jak bezbarwny błyszczyk z drobinkami i zwykle te drobinki na ustach wtedy nie są widoczne, więc zobaczymy, jak to będzie w tym przypadku. Ja już wcześniej wypełniłam sobie brwi kredką do brwi z Anastazji. Już właściwie przed nagraniami to zrobiłam. Także teraz jedynie delikatnie utrwalę je mydłem. Dosyć gęste to mydło. I trochę rozpuszcza mi tę kredkę spod spodu. I podopełniałam sobie te luki, w szczególności na skórze, które wytarły się w trakcie aplikowania mydełka. I czy jest na sali ta drobinka? No powiem Wam szczerze, że z daleka to ja jej nie widzę na tych brwiach. Nie wiem, ja tego brokatu na brwiach nie widzę, co prawda świecą się bardzo mocno. Póki co wyglądają na albo tłuste, albo nalakierowane jakimś, wiecie, nabłyszczającym lakierem. Także może to kwestia tego, że one muszą jeszcze zastygnąć, więc dajmy im chwilkę. Dobra, moi drodzy, wracam do Was po chwili, to takiej solidnej chwili, dlatego że jakieś 10 minut byłam u Gabrysi i opowiadała mi rozdziały z książki, które przeczytała, bo my mamy taką, wiecie, zasadę, że ona czyta 2-3 rozdziały i mi je streszcza i wtedy wiem, że ona faktycznie czyta książkę ze zrozumieniem. Mnie rodzice nie sprawdzali, także czytałam w sumie mało książek jako dzieciak, albo ściemniałam, że je czytam, co gorsza. Także znając te taktyki, wymyśliłam, że po prostu Gabrysia będzie mi opowiadać to, co przeczytała. No ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że to mydło w ogóle nie zastyga. Ono jest cały czas takie lepkie, klejące, świecące. Zobaczcie, przyłożyłam palec do tej brwi i on się cały świeci. Normalnie jakbym nawaliła na niego jakąś wazelinę. Jesus! I to tak będzie cały czas? Wydaje mi się, że ten produkt nie ma zbyt wiele z mydełkiem wspólnego tak naprawdę. No chyba, że zastygnie i potrzebuje na to więcej czasu. No ale naprawdę minęło już jakieś 10, może nawet 15 minut i to wygląda jak wygląda. W każdym razie, słuchajcie, przejdźmy do makijażu oczu, ponieważ kupiłam taką paletkę. W sumie mało ona festiwalowa jak na moje oko, chociaż w sumie ma takie metaliczne wykończenia, bardzo w trendzie lat 90., a teraz, jak wiemy, jest to bardzo modne. No ale dla mnie to wygląda trochę jak starte ołówki. Wiecie, kolorystyka kilku startych ołówków oprócz tego fioletu, który w sumie jest najmniej błyszczący. Nawet nie wiem, od czego zacząć. Może zacznę od tego cienia i zrobię to po prostu paluchem. Okej, przynajmniej ten cień jest faktycznie metaliczny, a nie jak za jakąś, wiecie, satynową szybą. Nie wygląda tak bardzo sucho, jak na przykład ta testowana ostatnio przeze mnie paletka z Essence. Tutaj faktycznie cień jest metaliczny, może dość mocno zmielony, przez co wygląda jakby był na pograniczu cienia metalicznego z perłowym,
ale nawet mi się podoba. Na pewno wygląda lepiej na powiece niż w opakowaniu. Myślę, że gdyby ta paletka była dostępna w latach 90., to moja mama piałaby z zachwytu. Użyję teraz tego fioletu, bo jakoś najbardziej do mnie przemawia. Chociaż mój outfit dzisiaj jest mało fioletowy. Nie wiem, o co chodzi, ale trochę zaczynają mnie szczypać powieki. To znaczy one pieką mnie delikatnie po całości. Nie wiem, słuchajcie, czy te cienie mnie nie uczulą, ale naprawdę czuję ogień na powiekach. Jak będzie bardzo źle, to po prostu zmyję ten makijaż. Na razie dyskomfort, powiedziałabym, jest taki 4 na 10. Ale ja mam wysoki próg bólu. Przejdę teraz do najciemniejszego i najbardziej jednocześnie grafitowego cienia z całej paletki i nałożę go tutaj na dole. O Jesus, ten makijaż ma totalnie vibe lat 90. I cień, który aplikowałam na górze, leci tutaj w wewnętrznym kąciku na dolnej powiece. Mam nadzieję, że nie będę łzawić. Słuchajcie, ja wiem, że chyba rozsądniej byłoby przerwać ten test, przynajmniej jeśli chodzi o makijaż oczu. Ale odczekam, słuchajcie, chwilę, może mi to przejdzie i będziemy kontynuować. Dobra, moi drodzy, sytuacja opanowana. Nadal czuję pieczenie takie globalne, ale jest ono delikatniejsze, także mam nadzieję, że wytrzymam, nie będę łzawić i że nie wyjdą mi żadne krosty po fakcie. Mam do przetestowania jeszcze taki brokatowy cień, właściwie perłowy cień w kremie i to jest Glitter Eyeshadow, chociaż no, tak jak Wam powiedziałam, brokatu to tutaj zbyt wiele nie ma, przynajmniej na pierwszy rzut oka. I to jest taka różowa propozycja, więc może aplikuję ją w wewnętrznym kąciku. Okej, ten cień przynajmniej nie piecze. Chociaż szczerze Wam przyznam, no z brokatem to nie ma zbyt wiele wspólnego. Zobaczcie. To już ten róż był bardziej brokatowy. Linię wodną wypełnię teraz kredką Varieté z Eveline, właśnie w takim kobaltowym odcieniu pasującym mi do sukienki, co uspójni ten makijaż z moim dzisiejszym wizerunkiem. Delikatnie rozcieram tę kredkę poniżej linii wodnej, żeby nie było takiego odcięcia. Aplikuję również odrobinę tej kredki na pędzelek i pogłębię sobie tutaj zewnętrzny kącik. I ogólnie myślę, że jeżeli faktycznie trzymamy się tej konwencji lat 90., chociaż ja już jestem trochę tym trendem zmęczona, bo co za dużo, to niezdrowo, mam wrażenie, że wszyscy teraz robią kosmetyki inspirowane właśnie tamtym czasem, no to okej, ten makijaż w tych ramach się trzyma, ale no nie wiem, wydaje mi się, że jest nadal troszkę za bardzo jednak oldschoolowy. Wytuszowałam lekko rzęsy i przejdziemy teraz do sztucznych. Też znalazłam je w tej szafie i to są sztuczne rzęsy fluoparty, świecą w świetle UV i faktycznie one mają w sobie takie jakieś dodatkowe różowe włoski, które możliwe, że w świetle UV będą się świeciły. Na pewno są to, wiecie, włoski syntetyczne i dosyć te rzęsy wyglądają plastikowo. W ogóle są przyklejone do tego opakowania jakby odwrotnie, więc nie widać, jaki to jest tak naprawdę kształt. Także zobaczmy, przytnę je sobie i zaczniemy przyklejanie. Dobra, moi drodzy, przycięłam je i przykleiłam w taki sposób, jak w mojej ocenie powinny być już od razu na samym początku przyklejone. I nie wiem, czy Wy to widzicie, ale one są bardzo gęsto tutaj osadzone. Dodatkowo mają bardzo gruby pasek, także zobaczmy, jak będą na oczach wyglądać, bo same w sobie nie są długie, ale myślę, że przez ten grubaśny pasek i ilość tych rzęs mogą wyglądać troszkę obciążająco. Może się mylę, czasami można się pozytywnie zaskoczyć, jeśli chodzi o rzęsy, bo one w opakowaniu nie wyglądają najlepiej. Te najlepiej nie wyglądają moim zdaniem, ale może będą lepiej wyglądać na oczach. Nie wiem, słuchajcie, że to rozsądne, ale mam ochotę przykleić je od spodu, chociaż ten pasek jest naprawdę mega gruby. Nie wiem, czy to się uda, słuchajcie, bo one są dosyć ciężkie i lecą w dół. Wiecie co, i przycięłam jeszcze trochę wewnętrzny kącik, bo wydawały mi się za długie. No i też te wewnętrzne kąciki nie były dobrze wyprofilowane. I teraz jakby no, zaczynają się kleić, także jest nadzieja. No niestety, są to rzęsy na tyle sztywne, że one po prostu nie chcą się solidnie przykleić do powieki, przynajmniej od spodu, bo po prostu lecą w dół i zaczynam widzieć niewyraźnie. Także jednak postaram się przykleić je od góry. Też słuchajcie, nie wszystkie rzęsy są stworzone do przyklejania od spodu, właśnie te cięższe lepiej przyklejać od góry, bo wtedy tym swoim dociążeniem lepiej trzymają się powieki. Ale ogólnie coś czuję, że te rzęsy to nie był dobry pomysł. No wygląda to, słuchajcie, bardzo tanio. Jak takie pierwsze rzęsy sprzed 15 lat. Chyba przez te oporne paski, ale są to jedne z najtrudniejszych do przyklejenia rzęs, z jakimi miałam kiedykolwiek styczność. A miałam naprawdę do czynienia z najdłuższymi, najbardziej dramatycznymi rzęsami z AliExpress. I one, słuchajcie, szybciej się przyklejały. Były może też lepiej wyprofilowane. A te, słuchajcie, odskakują w zewnętrznych kącikach. No i nie da się tego dobrze przykleić. Ja po prostu zaraz nie wytrzymam. Wydaje mi się, słuchajcie, że jeżeli nie przyklejacie rzęs na co dzień, to z tymi sobie nie poradzicie. I jeżeli kiedykolwiek na przykład sprawiała Wam trudność aplikacja rzęs Ardell Demi Wispies,
No to te są zdecydowanie trudniejsze do przyklejenia. Lepiej nie kupować i się nie denerwować. Okej, wreszcie to naskoczyło odpowiednio. Tutaj z lewej strony cały czas widzę, że wewnętrzny kącik ma ochotę odskoczyć. Dobra, moi drodzy, mamy sukces, ale ile mnie to kosztowało, to tylko ja wiem. Jakieś 10 minut nakładałam te rzęsy i nadal nie jest perfekcyjnie. I przez te grubaśne paski ciężko jest je przykleić. A tak swoją drogą odkryłam, że ten cień brokatowy, on wcale, słuchajcie, nie zastyga. Zobaczcie, jest cały czas plastyczny. Także no, ciekawa sytuacja, ciekawa. Dobrze, że nie zaaplikowałam go na powiekę, wiecie, w szczególności tę ruchomą, która się cały czas rusza i tam by się pozbierał. A skoro już o brokacie mowa, no to sprawdźmy tego gagatka. To już nie jest Vibo, tylko jakieś Fantasy Chunky Glitter Face and Body Gel. I to jest w odcieniu różowym. Widziałam jeszcze inne brokaty, ale był dostępny fioletowy i czarny w takich puszeczkach, więc stwierdziłam, że wolę tubkę, bo jest różowa. I ile tutaj tego brokatu w brokacie? O, wow! Tutaj jest więcej żelu niż tego brokatu. To wygląda, słuchajcie, jak żel do włosów, a nie cokolwiek do ciała. Jak ja mam to nałożyć na ciało? W sensie na ciało jeszcze jak cię mogę, ale na makijaż, na twarz? Zobaczcie, ile jest drobin w tak dużej ilości produktu? Nie wiem, może mamy tutaj z 15 kawałków brokatu? To zdecydowanie za mało, słuchajcie, żeby w ogóle cokolwiek na twarzy z tym zrobić. I tak sobie myślałam, że może zrobię piegi tym brokatem, ale jeżeli jest go tak mało w całej skali tego żelu, to ja nie wiem, czy jest jakikolwiek sens. Okej, dobra, słuchajcie, odkręciłam ten brokat i teraz wylatuje tego więcej. Może teraz z tego coś sobie zdziałamy. Nadal, słuchajcie, ciężko jest zaaplikować brokat, nakłada się więcej żelu. I naprawdę mam taką głęboką nadzieję, że mi to zastygnie. Nie wiem, czy to rozpuściło mi trochę makijaż. Chyba nie na pierwszy rzut oka, chociaż było dosyć mokro od tego żelu, ale już to całe szczęście odparowało. Jak odbija się światło, to nawet ciekawie to wygląda, więc w jakimś świetle UV właśnie na festiwalu ma to sens. Ale w codziennym użytku ja nie jestem największą fanką tych brokatowych piegów. Kilka razy miałam je w ciągu dnia i trochę jednak nie jest to mój vibe. Wolę sobie piegi namalować, ewentualnie nawet kolorowymi eyelinerami, żeby było ciekawiej. Ale jeśli chodzi właśnie o te drobinki brokatu, to nie zawsze w pełnym słońcu fajnie to wygląda. Po prostu takie jest moje zdanie. Przejdźmy teraz do makijażu ust. Kupiłam konturówkę i pomadkę. Jeśli chodzi o konturówkę, to mam ją oczywiście z Vibo, bo tutaj ta kolorówka makijażowa właśnie pochodzi głównie z Vibo, w odcieniu 1 i obrysuję nią sobie usta. W ogóle wszystkie te pomadki były takie raczej brązowe, niektóre cieplejsze, niektóre chłodniejsze. Nie było tam za bardzo wyboru, jeśli chodzi o kolorystykę. Okej, konturówka nałożona. To jest taki, słuchajcie, dziwny, zgniły, brązowy odcień. Trochę ciepły, trochę chłodny jednocześnie. Jeśli chodzi o pomadkę, to mam ją w odcieniu 3. Słuchajcie, tak jakoś wybrałam, ale po prostu najbardziej mi się podobała. Także zobaczmy, jak będzie wyglądać na ustach. Ona jest z kolei bardziej sina, taka wręcz szara. Słuchajcie, jeżeli tak ma wyglądać festiwal według Rossmana, to ja chyba podziękuję. To znaczy, wiecie, nie zrozumcie mnie źle, ja nie mam nic do odcienia tej pomadki. Mam jedynie ale do pigmentu, bo jest półprzeźroczysta. Jeśli chodzi o takie, wiecie, sine odcienie brązu, no to już historia zna takie pomadki, jak na przykład MAC Stone. Natomiast, no nie wiem, no to jest makijaż ewidentnie zachowany w trendzie make-upu z lat 90. i ja już po prostu chyba mam tego dość. Mam tego dość! Już za dużo tego, już za mocna jest ta inspiracja. Ciągle te lata 90. i to w takim najbardziej paździerzowym wydaniu. W sensie, jakby ja rozumiem inspirować się danym okresem i wyciągać z niego to, co najlepsze, ale tutaj mamy paździerzowe lata 90. po prostu, moim zdaniem. Nie wiem, może wy macie inną opinię, dajcie mi znać. Dobra, moi drodzy, makijaż już chyba skończyłam. Nie mam nic więcej do przetestowania, także podsumujmy sobie to, co się dzisiaj zadziało. Jest godzina 17:21, także no, posiedzę w tym makijażu oczywiście jakoś myślę do północy. Zacznijmy sobie od produktów Nivea. Najsilniejszy moim zdaniem zawodnik to ten podkład. Mimo tego, że okazał się być troszkę za ciemny, to jednak fajnie wtopił się w skórę i całkiem ładnie wygląda. Dodatkowo też ma całkiem fajne kremowe, rozświetlające wykończenie, więc myślę, że dla fanów właśnie takiego glow może być ciekawym rozwiązaniem. Jeśli zaś chodzi o ten krem koloryzujący, trochę nie widzę dla niego zastosowania ani w mojej pielęgnacji, ani tym bardziej w makijażu, bo jednak ten pigment jest zbyt subtelny. Naprawdę nie wyrównuje on niczego i miał teoretycznie rozświetlać, bo mamy nawet tutaj Luminous w nazwie,
ale tego rozświetlenia, bardziej niż takiego właśnie rozświetlenia z lekkiego kremu, który nie ma totalnie żadnego koloru, nie widziałam, także nie wiem, czy to było warte tych 70 zł, naprawdę. Jeśli zaś chodzi o korektor, to naprawdę duży plus za kolor, bo jest ładny, neutralny i jasny, jednocześnie krycie powiedziałabym, że jest subtelne, ale myślę, że spoko na co dzień do wklepania chociażby palcem przed wyjściem z domu, także myślę, że go sobie zostawię, tak samo zresztą jak ten podkład, jeśli chodzi o ten krem koloryzujący, zobaczymy. Jeszcze potestuję go w takich, wiecie, codziennych warunkach i może kupię ten SPF 50. Dajcie mi znać, czy go macie i jak Wam się sprawdza, czy ma może troszeczkę mocniejszy pigment. Wydaje mi się, że tak może być. Jeśli chodzi o te sztuczne piegi, to też w sumie mogłam ich nie robić, ale stwierdziłam, że jako, że kupiłam sobie ten brokat, no to fajnie byłoby go przemycić. W makijażu oczu tego za bardzo nie widziałam, dlatego że jest to zbyt żelowa formuła. Za mało jest tego brokatu w środku, za mało jest on skoncentrowany, więc w okolicy oczu w ogóle nawet nie miałabym odwagi go nakładać, więc stwierdziłam, że może takie piegi, wiecie, troszkę podratują sytuację, ale teraz, kiedy to widzę, nie do końca jestem przekonana, czy to był dobry pomysł. W każdym razie, no ogólnie kosmetyki z Vibo nie powalają. Nie wiem, dlaczego tak się stało, ale zarówno to mydełko do brwi nadal, słuchajcie, ono jest plastyczne, już co prawda odparowało, ale nadal jest mokre na brwiach. Słuchajcie, ja cały czas czuję wilgoć. Brokatowy cień, to on jest brokatowy jedynie z nazwy. On ma metaliczne wykończenie, może z jakimiś pojedynczymi, większymi drobinkami, ale ogólnie najbardziej przeraża mnie fakt, że on nie zastyga i to jest, słuchajcie, dziwne, bo on był cały czas plastyczny na grzbiecie mojej dłoni, także całe szczęście nie nałożyłam go na całą powiekę, bo myślę, że to by się skończyło takim, wiecie, brzydkim zebraniem tego produktu w załamaniach. Jeśli chodzi zaś o produkty do modelowania, to są dziwne. Dziwny jest w szczególności ten bronzer, dlatego że no, kupiłam go rozwarstwionego. Totalnie się tego nie spodziewałam. Kiedy nim wstrząsam, słyszę po prostu taką wodnistość pływającą tam, odbijającą się od tych ścianek. Także nie wiem, czy to jest wadliwy produkt, czy o co chodzi, ale on wygląda tak, jakby po prostu przeleżał gdzieś w jakimś magazynie wiele, wiele miesięcy i dopiero teraz został sprzedany. Jeśli chodzi o róż, tutaj sytuacja z konsystencją wyglądała lepiej, ale już na policzku mam wrażenie, że on w trakcie zastygał, trochę mi plamił, ma sporo też tych brokatowych, złotych drobinek, na pewno więcej niż ten cień brokatowy, o którym Wam przed chwilą wspominałam. Także jeżeli lubicie takie świetliste wykończenia, ale bardzo, bardzo drobinowe, to myślę, że możecie spróbować, ale no nie wiem też, czy będę z niego korzystać, bo mam całą masę fajnych właśnie takich brzoskwiniowych róży do policzków, właściwie chyba różów powinnam powiedzieć, a ten kosmetyk ponad tamte produkty w żaden sposób się nie wybija, no może tymi złotymi drobinami, ale na mnie to nie robi wrażenia. Jeśli zaś chodzi o tę paletkę cieni, no to słuchajcie, może ja jestem zbyt surowa, dajcie mi znać, może macie inne zdanie, ale dla mnie to są lata 90. w najgorszym wydaniu. I to nie wygląda, słuchajcie, dobrze, przynajmniej moim zdaniem. Te cienie wyglądają jakoś tak sino na powiekach, także no ja z pewnością nie będę wracać do tej paletki. Co do pigmentacji, była ok, tutaj się nie frustrowałam, jeśli chodzi o budowanie tych cieni. Ani paletka mi się nie podoba, ani te usta mi się nie podobają. Produkty do modelowania też takie so-so. Mydełko do brwi, no słuchajcie, cały czas po prostu się klei, obrzydliwie się klei. Także ja nie wiem, o co chodzi z tą kolekcją. Myślałam, że będzie lepiej i byłam taka podekscytowana, jak zobaczyłam te szafy festiwalowe, bo spodziewałam się czegoś właśnie takiego edgy, kolorowego, może jakiegoś takiego innowacyjnego w wykończeniu. A tutaj mamy jakieś takie, wiecie, dziwne, nieadekwatne do klimatu festiwalowego paździochy. I nie wiem, dlaczego tak się stało. Też te rzęsy jakieś takie plastikowe, ciężkie, niewygodne. Trudno było mi je przykleić. No naprawdę z całym, słuchajcie, szacunkiem, ale ja nie jestem w stanie dzisiaj znaleźć jakiegoś dobrego produktu spośród tych, które kupiłam z tej szafy. Za to udało mi się kupić kilka koralików z innej szafy festiwalowej z Rossmana. Takich, wiecie, biżuteryjnych ozdób na szyję. I one są super i na pewno będę je nosić. Także dajcie mi znać, czy też macie coś z tej kolekcji i tak samo podle Wam się sprawdza i tak samo jesteście zawiedzeni. Powiedzcie mi, co o tym sądzicie. My widzimy się wieczorem. Do zobaczenia. Dobra, moi drodzy, wracam do Was. Mamy godzinę 40 minut po północy, także udało mi się całkiem nieźle przetrzymać ten makijaż i przyznam Wam się do tego, że już nie mogę się doczekać, kiedy go zmyję. Cały dzień czułam się w nim fatalnie. Naprawdę, jest to jeden z takich makijaży, w których nie czułam się dzisiaj dobrze i nie wiem w sumie dlaczego, bo jak zgrywałam sobie pliki na komputer i tak zobaczyłam ten make-up, to mówię, Ada,
dramatyzujesz, nie jest tak źle. Ale chyba przez te usta też czułam duże na nich obciążenie od tej pomadki i wiedziałam, jakie one mają kolor. Także całe szczęście nie wychodziłam dzisiaj nigdzie, tylko skupiałam się na montażu poprzedniego filmu. Swoją drogą tak się wkręciłam w montaż poprzedniego filmu, że mówię, o Ada, masz już przecież nagrane podsumowanie. I prawie zmyłam ten make-up, jak to nie o ten film chodzi, więc wiecie, prawie sobie nagrabiłam u Was, ale udało mi się powstrzymać przed zmywaniem i jestem. W każdym razie, jeśli chodzi o ten make-up, co do ust, utrzymały się w ten sposób, ja ich nie poprawiałam, ale mogłam je w sumie zmyć przed tymi nagraniami, dlatego że no już wyglądają potwornie, wygląda to naprawdę bardzo, bardzo źle. Jeśli chodzi o brwi, zgadnijcie, nadal wygląda to tak, jakbym miała na brwiach wazelinę, może jakąś taką wazelinę połączoną z lekkim klejem. Nie ma to za bardzo nic wspólnego z mydełkiem i na pewno nie będę wracać do tego produktu, chociaż on z czasem, słuchajcie, mam wrażenie, że klei trochę lepiej te brwi, chociaż one i tak były zwichrowane, co zobaczycie na przebitkach, no ale w pierwszej chwili on był jeszcze bardziej mokry, jeszcze bardziej lepki i już w ogóle tych brwi nie trzymał, a teraz jest troszkę lepiej. Jeśli chodzi o makijaż twarzy, utrzymał się całkiem dobrze, chociaż przyznam Wam się do tego, że ten podkład z Nivea, w którym pokładałam dosyć spore nadzieje, nie wygląda tak zabójczo. To znaczy, tego mogłam się, słuchajcie, spodziewać. Natomiast on tutaj w strefie ust, wokół ust, czyli w miejscu, gdzie nie nakładałam na niego żadnego brokatu, żelu i tak dalej, nie wygląda za dobrze. Jakoś tak się pozbierał, troszkę jakby się ściastkował, osadził na tej twarzy. Ja wiem, że minęło kilka godzin, ale też bez przesady, z drugiej strony to samo. Także, no nie wiem, nie wiem. Będę mu się przyglądać, ale jeśli chodzi o test trwałości, sporo różnych kosmetyków, sporo różnych podkładów, które nawet testowałam w ostatnim czasie, nawet też sporo tańszych, lepiej się sprawdza. Jeśli chodzi o rzęsy, to pozwólcie, że ja już je ściągnę, chociaż naładowałam tutaj tyle kleju, żeby je przytrzymać, że to nie jest takie proste. W każdym razie rzęsy też mega obciążające oko, przynajmniej moje. Ja mam oko przystosowane do sztucznych rzęs, bo noszę je dosyć często, natomiast tutaj czułam je przez cały dzień, kuły mnie, w szczególności w zewnętrznych kącikach i cały czas tutaj czułam takie lekkie podrażnienie i też dodatkowo to prawdopodobne podrażnienie od cieni spowodowało, że no nie mam poczucia komfortu już na koniec dnia i nie mogę się doczekać, kiedy to wszystko zmyję z twarzy. Także co do makijażu oczu, to on względnie się utrzymał, może są jakieś, wiecie, lekkie prześwity, szczególnie po prawej stronie, no ale metaliczne cienie więcej też wybaczają, jakie zaaplikujecie na całą powiekę właśnie tak w stylu lat 90. 2000, no to wtedy nie widać ewentualnych plamek, a na pewno widać je mniej niż w przypadku matów, no ale kolorystyka nadal podtrzymuje, nie dla mnie. Dzisiaj, no ten makijaż to jest jeden wielki niewypał moim zdaniem. Może macie inne zdanie, podyskutujmy na ten temat, dajcie mi znać, ale ja jestem bardzo rozczarowana dzisiejszym testem i tym no niezbyt pozytywnym akcentem kończę ten odcinek, także dziękuję Wam za uwagę, ściskam Was i do następnego, buziaczki, pa, 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 pa.